Przedstawiam gości audycji. Wiktor Szostało, Twój Ruch, Platforma Obywatelska, Ryszard Szufel, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Bogdan Błaszczyk. Dziękuję za przybycie. Proszę o komentarz. Zaczynamy od awansu Twojego ruchu. Wiktor Szostało na 7. pozycji startowej do Europarlamentu. Gratuluję. Cieszycie się panowie, że będzie kołobrzeżanin nowej formacji? Że wejdzie do Europarlamentu? No nie wiem, czy wejdzie, ale... No ja się cieszę na każdą, na każdy przejaw działalności mieszkańców, z każdego przejawu aktywności, szczególnie samorządowo-politycznej, no bo dzisiaj już można, każdy może dzisiaj, nie musi się niczego obawiać. Nie boicie się konkurencji, Bogdan Błaszczyk? No ja się boję. Twój ruch mieni się być partią lewicową, SLD również, a w związku z tym no tutaj konkurencja i rywalizacja o głosy jest na poważnie. Ja będę szczęśliwy, jeśli wygra mój faworyt, pan Liberacki, bardzo doświadczony, sprawdzony europarlamentarzysta i może jestem nawet o to spokojny, ale zawsze no, każdy uszczerbek jest niekorzystny, chociaż Kołobrzeżaninowi trzeba gratulować. A Platforma Obywatelska jeszcze nie ogłosiła, kto do Europarlamentu, czy już ogłosiła? Tak, oficjalnie jeszcze nie słyszałem, nieoficjalnie mówi się, że jedynkę ma mieć były minister finansów, pan Rostowski, ja tego jeszcze nie potwierdzałem. Powiedzmy tak sobie szczerze, że jeszcze nie żyję tak tymi wyborami do Europarlamentu. Wiktor. Chociaż dla mnie, panie rektorze, jeżeli miałoby to sens, ale to dotyczy wszystkich kandydatów, ważne jest, żeby ci ludzie, którzy kandydują i którzy ewentualnie zostaną europosłami, żeby mówili językami obcymi. Ja wiem, że tam są tłumacze, ale nie wyobrażam sobie, że można kogoś przekonywać na korytarzu do swoich racji, do tego, co akurat z mojego punktu widzenia będzie ważne w zapisach prawa europejskiego dla Polski i wołając tam jakiegoś tłumacza. Kompletnie sobie tego nie wyobrażam. To teraz próbka. Wiktor Szostało przemówi do nas w języku angielskim. Hello everyone. Ja sobie myślę, że po 25 latach mieszkania w Stanach po prostu no nie dało się inaczej. Ja drugi szczerze język. Mówiąc, tak, to jest, powiem szczerze, to mi to do dzisiaj przeszkadza w mówieniu publicznie po polsku, także bo mi się słowa niestety ciągle cisną jeszcze angielskie. Także, no w każdym razie tak czy inaczej nie mam z tym problemu. No dobrze, ale teraz trochę podokuczam. Tak. Dlaczego na 7 i spadochroniarz na 1? No mówimy skrótem spadochroniarz, bo pan Piskorski z Warszawy będzie kandydował z zachodniopomorskiego na 1. Czyli najpierw Wiktor Szostało, a później panowie podokuczajcie mu trochę. No więc myślę, że tu akurat przede wszystkim dokuczać nie widzę nawet powodu, dlatego że jest to lista koalicyjna, więc jest to Europa Plus i Twój Ruch. No to jest jeden z kandydatów wspólnego z zachodniopomorskim. Byłego prezydenta. No to wiele jedynek jest w zasadzie z Bóg wie kąt, no niekoniecznie ja nie z wiem, ich regionów akurat. Nie, no pan Liberacki jest z naszego regionu. No tak, ale każda partia w zasadzie w tej chwili ma swoich tutaj spadochroniarzy. Jakich nie wiem, będzie spadochroniarz z Platformy? Nie wykluczam, panie aktorze, ale wydaje mi się, że to nie jest ból. To nie jest ból, to nie jest istotą rzeczy. To nie ma powodów, żeby tutaj koledze dokuczać. Właściwie to można pogratulować, że Kołobrzeżanin jest na tych listach, że jest nadzieja, przynajmniej mam takie przekonanie, że decydenci z partii, z której wywodzi się dzisiaj kolega Szostało, wychodzą z założenia, że jak tutaj będzie kandydował też ktoś z Kołobrzegu, to parę tych głosów na listę padnie. A Bogdan Błaszczyk, jakie pan ma zdanie? Dlaczego nie jest ważne? Dlaczego, że przyjdzie ktoś spoza województwa na listę, będzie kandydował, ponieważ w Europie stanowi się prawo europejskie, które będzie dotyczyło całej Polski, a nie poszczególnych województw. No ale dlaczego mam głosować na pana Piskorskiego? Nie, nie musi pan, panie aktorze, głosować na pana Piskorskiego, bo akurat ma pan tutaj na 7 pozycji kolegę Wiktora Szostało. No, jeśli mogę do tej naszej listy akurat wrócić, więc pan Piskorski jest akurat z tych moich póki co pobieżnych lektur na jego temat, jest bardzo
tutaj właściwie wybitnym administratorem i Warszawa po dwóch latach jego panowania w zasadzie w latach, koniec lat 90. no wiele inicjatyw, wiele inwestycji, które do dzisiaj są realizowane, się zaczęły za jego kadencji. Natomiast akurat ja oczywiście mi zależy na tym, że jeżeli już zastartuję, to powiedzmy, żeby wygrać na tej liście i powiedzmy, myślę, że tu akurat jest to kandydat, prawda, koalicyjny, więc oczywiście ja jako twój ruch, no, będę tutaj namawiał, żeby ludzie głosowali na mnie, przyznaję, przynajmniej w Kołobrzegu, może jakaś... w Koszalinie i szczerze mówiąc, tak jak w tej chwili jest ta lista ustalona, to prawdę powiedziawszy, każdy prawie na tej liście ma szansę. To nie jest w tej chwili nieprawdopodobne. Są sytuacje takie, gdzie jedynka jest tak absolutnie dominująca i znana, że po prostu nie ma, cała reszta właściwie nie ma szans. Na naszej liście akurat myślę, że no mam nadzieję, że zbiorę tych głosów trochę w Kołobrzegu. W końcu, prawda, miałem okazję już tu walczyć i o wolną Polskę, no teraz walczymy o Nowoczesną, więc myślę, że tutaj większość ludzi jeszcze, przynajmniej tych, którzy troszkę dłużej żyją, pamiętają, że powiedzmy tutaj na kompromisy nie szedłem i walczyłem rzeczywiście od Solidarności przez Platformę. No w czasach tych, gdzie Platformie jeszcze o coś więcej chodziło, prawda, niż pozostanie przy władzy, bo myślę, że to była również partia ideałów w swoim czasie. Aczkolwiek no ja osobiście zawsze byłem trochę bardziej na lewo od neoliberalnego podejścia, powiedzmy części przynajmniej PO i to mi przeszkadzało. Także szczerze mówiąc zawsze tutaj rozglądałem się na boki i szczerze mówiąc pojawia się partia, która rzeczywiście dokładnie jest tym, w co wierzyłem zawsze. Nie wszyscy są przekonani. Piskorski jest akurat na lewo. No nie, no Piskorski, ja szczerze mówiąc, no nie przyznam już, szczerze, no po prostu... Nie, no, z takimi poglądami ciężka praca na Piskorskiego to trochę przesada. To już, ale panie Bogdanie, chciałem zapytać o ten komentarz dotyczący jedynek i spadochroniarzy. Panie redaktorze, z przeszłości i z mojej wiedzy i z badań wynika, że w naszym systemie wyborczym jedynka dostaje około 25% premię. W większości ludzi kieruje się szyldem, ugrupowaniem, a nie nazwiskiem. I praktycznie rzecz biorąc, jeśli nie znajduje na liście bliskiego sobie nazwiska, które dobrze zna, to oddaje głos zazwyczaj na tego umieszczonego na pierwszym miejscu i dlatego jest taka wojna we wszystkich partiach politycznych, wszystkich ugrupowaniach, wszystkich koalicjach o te jedynki. No, przez to nie jeden polityk... No ale państwo trzymacie jakoś fason bliżej, że tak powiem, no, korzeni. Nie twierdzę, że u nas też nie było zgrzytów, bo przecież Rada Wojewódzka nominowała pana Napieralskiego na jedynkę na naszej liście, przy czym Rada Krajowa to skorygowała i uznała, że pan Liberacki ma większe kompetencje, przez co pan Napieralski się tak obraził, że w ogóle nie startuje do Europarlamentu, więc... W każdej partii są z tego tytułu bardzo duże konflikty, powiedziałbym nawet. I myślę, że ten system, sprawdzony już, że jedynka daje tą premię, powoduje to spadochroniarstwo, to rozstawianie się kolegów, prawda, czy no, prominentnych działaczy danego ugrupowania po całej Polsce. Natomiast no, ja akurat współczuję panu Szostale, że będzie mógł musiał pracować i wspierać tą jedynkę człowieka, którego programowo moim zdaniem od pana Szostały dość dużo dzieli. Ale ja myślę, że my mamy naprawdę w tej chwili też dwójka i trójka, to jest pani między innymi Małgorzata Paczkowska, Prokop ze Szczecina, tutaj działaczka Ruchu Kobiet i bardzo naprawdę inteligentna i a co to za postać kobieta. Jest, jeżeli chodzi o kandydaturę na prezydenta Koszalina z twojego ruchu? Kyle Attenborough to jest Polak, który mieszkał wiele lat w Stanach i jest ekonomistą. Ale nauczymy się nazwiska jego do tego czasu? Może spolszczy część przynajmniej tego. To zostawiam je. Na marginesie, panie redaktorze, nie za dużo tego ruchu tutaj
Aha, dobrze. To... No w każdym razie ja wierzę, że powiedzmy młoda partia w Kołobrzegu jestem o tyle tutaj powiedzmy rozpoznawany, że może wielu Kołobrzeżan właśnie na mnie zagłosuje i w związku z tym problem tutaj z panem Piskorskim nie będzie aż tak dotkliwy. Znaczy ja bym chętnie porozmawiał o Sojuszu i o PO jeszcze nie wiem, z PiSu jeszcze nie wiem, a Sojusz no nie ma koło... Na Sojuszu trochę powiedziałem o tych niesnaskach, o tej ciemnej stronie. No ale jak polityki. Pan nie startuje nikt z Sojuszu Kołobrzeskiego? Staramy się, żeby na tej liście również znalazł się nasz kandydat, mam tu na myśli szefa struktur powiatowych, który już został wpisany na listę kandydatów do Sejmiku Wojewódzkiego. Jacek Kuś, tak? Tak, Jacek Kuś. Mam tu na myśli, nie dlatego, żebym wierzył, że on zwycięży, ale chcemy, żeby ten kandydat w naszym okręgu wyborczym, tutaj w całym województwie, no się zaprezentował, pokazał swoje walory, swoją twarz, swoje oblicze, co mu na pewno ułatwi potem w przyszłości zrobienie dobrego wyniku w wyborach samorządowych do Sejmiku. No ja pamiętam jednego pana z PO, który startował do Europarlamentu i później błyskawicznie skończył karierę. Ryszard Szufel też. No tak było, no ale chyba nie dlatego, że się odważył kandydować do Europarlamentu. Ale dobry wynik. My też zagrzewaliśmy Kołobrzeżan, żeby popierali naszego na listach. Tak, to ważne rzeczywiście, żeby Kołobrzeżanie popierali Kołobrzeżan. Ważne w ogóle, żeby zechcieli pójść na wybory, żeby mieli jakieś poglądy. I tutaj, no, idąc trochę w sukurs koledze Szostało, no, to, że jedynka będzie zajęta przez pana Piskorskiego, nie oznacza, że pan Szostało nie może robić kampanii na własną rzecz, prawda? Mimo, że tam jest siódmy. Takie zresztą są założenia. To zaprezentuje. Takie są założenia każdej partii politycznej, żeby w danym okręgu z każdego większego miasta był jakiś kandydat, daj Boże, rozpoznawalny przez mieszkańców, bo rzeczywiście niektórym może być daleko do chociażby takiego pana Piskorskiego, ale już zdecydowanie dużo bliżej do pana Szostało. No zresztą myśmy tutaj z panem Ryszardem, kiedyś był tutaj współmenadżerem mojej kampanii do parlamentu naszego krajowego w 2001 roku i w zasadzie z 9 miejsca na liście wtedy, prawda, Unii Wolności wszedłem na 3 miejsce, także po wyborach się partia przepadła wtedy, tym niemniej myślę, że wszystko jest możliwe. No to jeszcze próba... Zresztą, dziękuję. Próba symulacji na koniec. Mówi się w poezji, że dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba, ale nie dla wszystkich partii starczy miejsca w Europarlamencie i nie podejrzewam, żeby była sytuacja, żeby z naszego regionu każdy miał reprezentanta, czyli mamy w tej chwili w zasadzie w Kołobrzegu, tak oceniam, nie wiem czy się zgodziłem, 4 siły polityczne, no bo twój ruch się uaktywnił, do PiSu, do Platformy Rządzącej, Sojuszu Stała Pozycja, czyli 4, proszę symulację rozdawnictwa, dla kogo braknie miejsca na podium? Ja jestem przekonany, że miejsce dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest zapewnione. Pan Liberecki chyba 3 raz z kolei, czy 4, na pewno jestem przekonany, te wybory wygra, bo jest znany, zasługuje i jest bardzo dobrym parlamentarzystą. Ja zawsze, panie rektorze, ciężko jest powiedzieć ja tutaj, zawsze w takich sytuacjach, jak pada takie pytanie, mam pewien dyskomfort. Oczywiście ja wierzę, że przedstawiciel Platformy Obywatelskiej znajdzie się w Europarlamencie. Mówimy oczywiście o naszym okręgu. Natomiast no nie chciałbym zakładać czy typować, że ktoś nie wejdzie z całą pewnością, ale jest panie, bo byłaby to megalomania, panie przewodniczący, a z drugiej strony brak szacunku do wyborcy. Tak, patrzmy tak praktycznie. Wydaje. No praktycznie. No to wydaje się, że na przykład PSL nie złapie tego mandatu. Taki najlepszy okres wyborczy, który pamiętam osobiście, to był właśnie za kadencji Bogdana Błaszczyka, gdzie o mały włos nie mieliśmy z Kołobrzegu 3 posłów. I to było jakieś mistrzostwo świata wtedy. Ale w polskim parlamencie, a nie w europarlamencie. Tak, tak. No to był jakby optymalne już, no ale później Hoc, Polek do europarlamentu, no to nie było lekko. No oczywiście, że nie, ponieważ to są inne szanse. Tu jest do wzięcia dużo mniej mandatów i przede wszystkim o to się rozbija sprawa. To może zapytam jeszcze tak w końcowych minutach tego pierwszego tematu.
sportu, bo za chwilę będziemy rozmawiać o olimpiadzie. Jak panowie uważacie, czy mobilizacja kołobrzeżan, czyli taki, no, że my w radiu i w mediach będziemy zachęcać, głosujcie na swoich, czy może w znaczący sposób wpłynąć na szanse nasze do Europarlamentu jako regionu, już w tej chwili mówię. Ale oczywiście, panie rektorze, to jest bardzo ważna kwestia. W tej sprawie, przynajmniej o ile pamiętam, jest pan konsekwentny, bo za każdym razem, kiedy te wybory się zbliżają, pan zachęca jako redaktor Kołobrzeżan, by postawili na swoich. Trudno mi to ocenić, czy wszyscy, bo nie wiem, jaką politykę prowadzą lokalne media w innych miejscowościach. Natomiast rzeczywiście pan zachęca Kołobrzeżan i ja też zachęcam, żeby zechcieli się udać do wyboru, bo przede wszystkim rozchodzi się tutaj o frekwencję wyborczą, tak? Ilu tych Kołobrzeżan pójdzie, żeby dać szansę? Pamiętam, mieliśmy właśnie wtedy, co wspominałem, Bogdana Błaszczyka, to wtedy był największy wynik frekwencji w Kołobrzegu za świętej pamięci Sebastiana. To wtedy byliśmy na górnym pułapie w zachodniopomorskim, jeżeli chodzi o frekwencję Kołobrzeża. Nie pamiętam dokładnie, ilu jest uprawnionych do głosowania w Kołobrzegu, ale ponad 20 tysięcy. No to proszę zobaczyć, jeżeli zechcieliby się Kołobrzeżanie w tej masie udać do wyborów, jeżeli by te głosy się porozbijały na 3 czy 4 partie, które górują w sondażach, no to można by było oczekiwać po kilka tysięcy głosów na każdego reprezentanta z Kołobrzegu, tak? To już jest pokaźna poparcie. Wiktor, robiłeś symulację, ile musisz głosów zgarnąć? Przyznam, aż tak daleko nie sięgam. A Bogdan Błaszczyk ma doświadczenia z poprzednich. Jakie tutaj wyniki takie były? Pamiętam? Wyników nie pamiętam. Natomiast wiem, że jeśli chodzi o Kołobrzeg, to jedynie dwóch europarlamentarzystów tu się pokazało publiczności po wyborach. Chyba raz był pan Nitras w liceum ogólnokształcącym, jakiś tam konkurs miał. Natomiast nasz kandydat, pan Liberacki, jest na stałe obecny w telewizji kablowej. Na stałe składa sprawozdania z tego, co robi w Europarlamencie. Zapraszał też dziennikarzy do Brukseli. Zapraszał i zaprasza. I mnóstwo ludzi z Kołobrzegu już odwiedziło Brukselę, zapoznało się z warunkami pracy, z tym, co robi. Ja myślę, że zasłużył się tutaj nam, jeśli chodzi o lobbowanie na rzecz infrastruktury zachodniopomorskiego, na rzecz rybaków, gospodarki morskiej. Teraz bardzo aktywnie działa na rzecz przyłączenia Świnoujścia do Polski poprzez budowę tunelu i wiele, wiele inicjatyw. Też ma w swoim programie chyba teraz tunel. O ile dobrze wiem, to tak, ale na 100% nie potwierdzę. No PiS na pewno. Tunel był obiecany przez pana Kaczyńskiego jako premiera, ale nie zdążył. No w każdym razie ja również jako tutaj mieszkaniec Kołobrzegu mogę zapewnić, że w tej chwili Kołobrzeżanie będą mieli jak nigdy dotychczas dostęp do Brukseli, jak również Bruksela się tutaj będzie pojawiać przez przeróżnych przedstawicieli. Słuchajcie, tam już kończąc zupełnie, najbardziej podniecające są te diety europejskie. To jest po prostu duży skok jakościowy życia, w ogóle inny świat. A też to są zupełnie inne wydatki, z tego też trzeba zainwestować w biura rzeczywiście. Co jest istotą? Nie zapominajmy, co jest istotą. Istotą jest współtworzenie prawa europejskiego i z mojego punktu widzenia, przynajmniej tak bym sobie tego życzył, żeby europosłowie wybrani w Polsce reprezentowali interes Polski. Ja mam życzę jednego i drugiego. Przynajmniej kilku ludzi w Unii Europejskiej żyje na poziomie standardu europejskiego. A my się przyglądamy i im zazdrościmy. Wszystkiego dobrego w tej części audycji. Za chwilę druga część olimpijska. Dobra, słuchajcie, sekundka, ja zmienię baterię na wszelki wypadek, bo nie chciałbym, żeby mi się